nie tylko żużlowy. Magazyn sportowy. Magazyn sportowy. Poniedziałek, 18:15, Radio Elka. Zapraszam, Michał Konieczny. Sport żużlowy na antenie Radia Elka wspiera Apart Hotel, apartamenty Leszno przy ulicy Niepodległości 5, www.apartamentyleszno.com. Wyłącznym sponsorem magazynu sportowego jest autoryzowany dealer Peugeot firma B&B. W B&B czeka pełna gama samochodów Peugeot osobowych i dostawczych, oryginalne części i profesjonalny serwis, najwyższej jakości usługi blacharskie i lakiernicze dla wszystkich marek. B&B. Zapraszamy do salonu i serwisu w Lesznie przy ulicy Poznańskiej 27 oraz do serwisu w Gostyniu, ulica Poznańska 33. Na zegarze, to oznacza, że magazyn sportowy na antenie Radia Elka, także i w internecie na elka.pl. Dzień dobry, witam w poniedziałkowym magazynie sportowym, zdecydowanie weselszym, bo w radośniejszych nastrojach na pewno są kibice sportu żużlowego, kibice Fogo Unii Leszno po wczorajszym zwycięstwie leszczyńskich Byków w Częstochowie. Niedźwiedzią przysługę wyświadczyli ekipie włókniarza żużlowcy Stali Gorzów. Rozwścieczyli przed tygodniem Byka, co miało fatalne konsekwencje dla częstochowian. Mistrzowie Polski zaczęli wprawdzie pod Jasną Górą niemrawo, ale gdy się rozpędzili, byli nie do zatrzymania. Fogo Unia pokonała Eltrox z Włókniarza 49-41 i chyba nikt nie ma wątpliwości, że mistrzowie Polski wciąż są mocni. Dawno nie było takiej sytuacji, że leszczyńskie Byki po porażce na inaugurację na własnym torze, również w kolejnym wyjazdowym meczu po pierwszej serii startów, przegrywają różnicą 8 punktów. Co bardziej, nerwowi kibice w tym momencie spisali już Fogo Unią Leszno na straty. Druga seria startów jest już bardziej optymistyczna. Najpierw Damon Licey z Jasonem Doylem dowożą do mety 4-2, później Emil Sajfudinow i Janusz Kołodziej inkasują komplet punktów. Choć szybko mamy ripostę gospodarzy, to w 9 potyczce Janusz Kołodziej i Emil Sajfudinow doprowadzają do remisu. Po 11 biegu leszczyńskie Byki wychodzą na pierwsze w tym spotkaniu prowadzenie. Podopieczni Piotra Barona mocno do zwycięstwa zbliżyli się, kiedy to Jajmon Licey i Piotr Pawlicki wygrywają 5-1, bieg 13 i mamy 42-35 dla Fogo Unii i zwycięstwo jest na wyciągnięcie ręki. Leszczynianie takiej szansy nie przepuścili i ostatecznie wygrywają 49-41. Punkty w tym pojedynku zdobyli. Dla Fogo Unii Leszno Emil Sajfudinow 7 punktów w 4 startach, Janusz Kołodziej 13 i bonus, Jajmon Licey 8 i bonus, Jason Doyle 10, Piotr Pawlicki 10 punktów i bonus, Krzysztof Sadurski 1 punkt i bez punktu Kacper Pludra. Natomiast dla drużyny gospodarzy Leon Macen 14 punktów w 6 startach, Jonas Jeppesen 3 punkty i bonus, Kacper Woryna 5 i bonus, Bartosz Smektała 3 i bonus, Frederik Lindgren 5 punktów, Jakub Miśkowiak 7 i Bartłomiej Kowalski 4 punkty i bonus. A posłuchajmy, co po tym spotkaniu miał do powiedzenia menadżer Fogo Unii Leszno, Piotr Baron. Po tygodniu pracy wiedzieliśmy, gdzie mamy troszeczkę błędów i trzeba było popracować. Udało się spożytkować dość dobrze ten czas, no i też zrobić dobry wynik w Częstochowie. No ale teraz kolejne mecze nas czekają i trzeba się już do kolejnych szykować. Co działo się w parkingu, do którego nie mamy wstępu, po tym czwartym wyścigu, kiedy na tablicy pojawiło się 16-8 dla częstochowskich Lwów? Jakaś burza mózgów, rozmowy? Rozmowy zawsze są i trwają od początku do końca, bo trzeba oczywiście rozmawiać o sprzęcie i co się dzieje na torze, jak ten sprzęt reaguje. Myślę, że zawodnicy świetnie wyciągnęli wnioski i można było dzięki temu wygrywać kolejne wyścigi. Kapitalnie spisał się pod Jasną Górą Janusz Kołodziej. Janek przyjechał fajnie nastawiony na ten mecz i myślę, że to też mu pomogło. Ale też świetnie się spasował od samego początku, pojechał próbę toru i gdzieś wiedział, w którą stronę pójść ze sprzętem. I myślę, że Janek wykorzystał wszystko, co było możliwe w Częstochowie. Tak świetnie pojechał, to prawda. Trochę gorzej niż zwykle Emil Sajfudinow. Ja wiem, no Emil jechał 4 razy, więc gdyby jechał 5 razy, to pewnie zdobycz punktowa byłaby też by była inna. No Emil cały czas jeszcze gdzieś tam szuka jakieś korekty, wprowadza w sprzęt i miejmy nadzieję, że lada dzień będzie spasowany. Rozmowa telefoniczna, bo jak wiemy, dziennikarze radiowi nie mają dostępu do zawodników ani przed, ani po spotkaniu. Jak wyglądały losy innych pojedynków w Ekstralidze? Zielona Góra Grudziądz 51-39. Dla gości z Grudziądza Krzysztof Kasprzak zdobył 4 punkty w 4 startach, a Przemysław Pawlicki 10 w 6 wyjazdach na tor.
Wrocław, Toruń 51-39, taki sam wynik jak w Zielonej Górze. Gorzów, Lublin 52-38, komplet Bartosza Zmarzlika, czysty komplet, same trójeczki na koncie tego zawodnika, a dla gości z Lublina Jarosław Hampel zdobył 9 punktów i 2 bonusy. Na prowadzeniu w tabeli żużlowej Ekstraligi drużyna z Gorzowa 4 punkty, na trzecim miejscu moim zdaniem drużyna z Leszna z 2 punktami. Co przed nami, jeżeli chodzi o Ekstraligę, w piątek o godzinie 18 na stadionie Smoczyka drużyna Leszczyńskich Byków zmierzy się z Toruńskimi Aniołami. O 20.30 z kolei w Częstochowie pojedynek z Falubazem Zielona Góra. W niedzielę pierwszy mecz to Grudziądz Gorzów, a drugi Lublin-Wrocław. Oczywiście pod warunkiem, że dopisze pogoda. Jeszcze informacja z leszczyńskich prognoz żużlowych. Okazuje się, że 41 typerów poprawnie wytypowało na zwycięstwo Fogo Unii Leszno wczoraj w Częstochowie. W tym dwóch trafiło idealnie, dokładnie w wynik. Teraz pierwsza liga żużlowa, Łódź Tarnów. Tu zwycięstwo drużyny z Łodzi. Dla zwycięzców Marcin Nowak zdobył 9 punktów i 3 bonusy, Norbert Kościuch 8 i 2 bonusy, a Brady Cards 13 punktów. Oczywiście to są punkty zawodników w ten czy inny sposób związanych z naszym regionem. Gdańsk-Rybnik 45-45. Goście bez Mikaela Jabsona-Jensena, tu koronawirus, a dla właśnie Rowu 8 punktów i bonus dowiózł do mety Wiktor Trofimow. Dziś pojedynek Gniezno, znaczy Ostrów Gniezno, bo Ostrów jest gospodarzem tego spotkania. I w tej pierwszej części naszego magazynu sportowego jeszcze coś żużlowego. Jarosław Pabijan, znany fotoreporter, który chyba odwiedził wszystkie żużlowe kraje. Jarku, wiemy, jaka sytuacja jest ze sportem żużlowym u nas w Polsce, spowodowana oczywiście koronawirusem. A jak to wygląda poza granicami Polski? Czy sądzisz, że ten żużel powróci do normalności? To jest takie trochę, witam przede wszystkim, to jest takie trochę wróżenie z fusów w tym momencie, dlatego że my mamy jakąś wiedzę na temat tego, jak to wygląda i jak się zachowuje społeczeństwo i jak reagują rządy, jakie są obostrzenia w naszym kraju. Natomiast myślę, że takiej bezpośredniej wiedzy na to, na temat tego, jak to wygląda za granicą, to nie bardzo mamy. No, kraje żużlowe przygotowują się. Słyszymy dobre głosy z Anglii, słyszymy dobre głosy ze Szwecji, która nawet ma jakoś zaplanowany moment, w którym zostaną przynajmniej w części wpuszczeni kibice na stadion. Natomiast całe te plany mogą się przecież przewrócić na drugą stronę właściwie w jednym momencie. Wystarczy, że krzywa zachorowań podejdzie w górę. I wszystkie te plany będzie trzeba mocno zweryfikować. Na razie wiemy, i to jest jakieś symptomatyczne, że nie odbędzie się pierwszy turniej Grand Prix, który miał się odbyć w Terenzano. No to jest z pewnością symptom, tak? Nie wiadomo, jak będzie wyglądała kwestia podróżowania. Na razie bardzo trudno cokolwiek planować i wyciągać jakiekolwiek wnioski. Ja muszę powiedzieć, że jeśli chodzi o przygotowania do sezonu międzynarodowego, to nie zrobiłem jeszcze nic, nawet nie otworzyłem żadnej ze stron bukujących hotele, czy nie myślałem nawet o lotach, mimo że kalendarz Grand Prix już jest. Dlatego, że to na razie jest zajęcie, uważam, pozbawione sensu. Na razie wszyscy jesteśmy na stand-by. W wielu krajach żużel i tak przed koronawirusem no, był gdzieś na krawędzi tej popularności. Był kryzys, jeżeli chodzi o kibiców w Anglii, w Szwecji było zdecydowanie lepiej, u naszych południowych sąsiadów Czechów za różowo, jeżeli chodzi o rozgrywki ligowe nie było, nie mówiąc już o żużlu we Włoszech czy w innych krajach. Czy to nie może być taki przysłowiowy gwóźdź do trumny, jeżeli chodzi o popularność tej dyscypliny sportu? Należy sobie chyba powiedzieć, że żużel nigdy nie będzie topowym sportem. My jesteśmy w naszym takim żużlowym środowisku dosyć mocno podbudowani tu w Polsce, dlatego że Ekstraliga, a nawet pierwsza liga
cieszą się bardzo dużą popularnością, zarówno wśród kibiców, jak i takich stadionowych, jak i takich, którzy oglądają ten Żużel w telewizji. Widać, że Żużel medialnie jest cały czas bardzo łakomym kąskiem. Natomiast musimy sobie uświadomić, że to nie jest najważniejszy sport świata, niestety. Myślę, że u nas w kraju też nie. Piłki nożnej nie przeskoczymy nigdy. Zbieramy tak troszeczkę pokłosie tego chyba w skali całego świata, czy bardziej europejskiego żużla. Zbieramy pokłosie tego, że żużel w założeniu, kiedyś tam jak powstał, to był sportem przeznaczonym raczej dla dolnej połowy społeczeństwa, jeśli chodzi o ten przekrój taki socjalny. A poza tym kiedyś było mniej rozrywek, ludzie nie mieli tak wielu alternatyw. W tej chwili te alternatywy są i tak naprawdę alternatywą dla żużla jest nawet Netflix przecież. Czasami ktoś woli usiąść sobie przed telewizorem i obejrzeć cały sezon jakiegoś serialu niż wybrać się na żużel, ewentualnie obejrzeć żużel w telewizji, a nie pójść na stadion. Ja myślę, że żużel wypełnia taką niszę, jaka jest w danym kraju potrzebna i możliwa, dlatego że możemy mówić, że w Czechach mało ludzi przychodzi na stadion, ale te rozgrywki jakoś funkcjonują i w tym zakresie, który jest możliwy i finansowo, i organizacyjnie do zrobienia, to on się utrzymuje. Jest to, myślę, że sport, który będzie się cieszył taką popularnością w skali całej Europy, nie wiem, jak motocross na przykład, że jest trochę ludzi uprawiających, jest trochę ludzi zainteresowanych, natomiast czy to ściągnie jakieś ogromne ilości widzów w przekroju całego społeczeństwa, to nie robiłbym sobie jakichś nie wiadomo jakich nadziei. Skoro mówiliśmy już o telewizji, Jarku, czy twoim zdaniem powrót kibiców na te żużlowe trybuny, wtedy kiedy będzie to możliwe, będzie gremialny, czy raczej jednak część widzów pozostanie przy tym szklanym okienku? Ja myślę, że kluby mają już w tym momencie o czym myśleć. Dlatego, że w bardzo wielu ośrodkach, gdy w ubiegłym sezonie można było wpuścić połowę stadionu, to połowa frekwencji się nie pojawiła po prostu. Będzie trzeba mocno tego kibica zawalczyć i myślę, że w zaciszach klubowych gabinetów już powinni o tym myśleć, co z tym fantem zrobić. Dlatego, że jednym z elementów pandemii, która mam nadzieję już za czas jakiś sobie pójdzie od nas, ale jednym z elementów tej sytuacji jest takie przestawienie się społeczeństwa na życie takie trochę online. Zobaczmy, co się dzieje nawet z zakupami. To jest ta sama sytuacja. Czy kiedy będzie można otworzyć centra handlowe, to czy ludzie tam gremialnie wlecą i będą znowu kupowali, czy może się zorientowali przypadkiem, że zakupy w internecie są również bardzo fajne. Kibiców będzie trzeba bardzo mocno ściągnąć na stadion, tak uważam, dlatego że przez ten rok, czy no obawiam się, że więcej niż rok, bo ten też się nie zapowiada, przynajmniej początek różowo, kibice się zorientowali, że ten sam produkt mogą sobie skonsumować w domu. I to tyle w pierwszej części naszego magazynu sportowego. Na drugą zapraszam po przerwie. Nie tylko żużlowy. Magazyn sportowy. Magazyn sportowy. Poniedziałek, 18:15, Radio LK. Zapraszam, Michał Konieczny. Sport żużlowy na antenie Radia LK wspiera Apart Hotel, apartamenty Leszno przy ulicy Niepodległości 5, www.apartamentyleszno.com. Wyłącznym sponsorem magazynu sportowego jest autoryzowany dealer Peugeot firma B&B. W B&B czeka pełna gama samochodów Peugeot osobowych i dostawczych, oryginalne części i profesjonalny serwis, najwyższej jakości usługi blacharskie i lakiernicze dla wszystkich marek. B&B. Zapraszamy do salonu i serwisu w Lesznie przy ulicy Poznańskiej 27 oraz do serwisu w Gostyniu, ulica Poznańska 33. A drugą część naszego magazynu sportowego rozpoczynamy od koszykówki. Efektowną, ofensywną koszykówką zaprezentowały w sobotni wieczór w rydzyńskiej hali zespoły Rycerzy Rydzyna i ŁKS-u Szkoła Gotarda Łódź. Podopieczni Jędrzeja Jankowiaka wykonali plan i są w połowie drogi do ćwierćfinału drugoligowych rozgrywek. Od początku mieli kontrolę nad przebiegiem spotkania i wygrali ostatecznie 98-88. Na początku spotkania mieliśmy festiwal trafień za trzy, bo przez niespełna dwie minuty gry było ich cztery. Przez moment goście prowadzą nawet
8-6, ale mamy kolejną trójkę, której autorem jest Dawid Bręk i górą są Rycerze, którzy pierwszą kwartę wygrywają 29-26. Drugą od kolejnych swoich punktów rozpoczyna Kamil Hanas i przewaga gospodarzy rośnie błyskawicznie, choć ŁKS też potrafi trafiać za 3 i dzięki temu do przerwy zespoły dzieli tylko 8 punktów. W trzeciej kwarcie Rycerze mają już 22 punkty przewagi i mecz pod pełną kontrolą, a na finiszu tej części meczu prowadzą 79-57. W ostatniej odsłonie spotkania ponownie goście różnicę punktową nadrabiają trójkami i to sprawia, że po syrenie końcowej zespoły dzieli tylko 10 punktów, 98-88. Na dorobek Rycerzy złożyli się 22 punkty Kamil Hanas, w tym 5 razy za 3, Szymon Milczyński 19 punktów, Mateusz Bręk i Dawid Bręk po 15, 14 Maciej Rostalski, 6 Adam Nawrocki, 5 Michał Samolak i 2 punkty Gerard Świerczyk. Kolejne kwarty kończyły się odpowiednio. Pierwsza 29-26, druga 23-18, trzecia 27-13 i czwarta 19-31. Rewanż już w najbliższą sobotę na parkiecie w Łodzi. A teraz zabieram Państwa do gościnnej rydzyńskiej hali. Piotr Zech, trener gości z Łodzi, jakby Pan ocenił tak na gorąco to spotkanie? Ja myślę, że tutaj przewaga dzisiaj Rycerzy była dużo większa niż wynik wskazuje końcowy, aczkolwiek w końcówce nam się wylał rzut za 3 punkty przy minus 6, więc gdyby to wpadło, może mogłoby się jeszcze tutaj coś wydarzyć. Na pewno dzisiaj Kamil Hanas pokazał, dlaczego grał wiele lat w Ekstraklasie. My musimy poprawić obronę i trochę być skuteczniejszy, bo podstawowi gracze dzisiaj spod kosza parę razy nie trafili i to był nasz problem. Ale trójek nie brakowało w drużynie UKS-u. No tak, no rzucaliśmy, no bo wiadomo, że zagęszczali mocno, trudno się z nimi gra jeden na jeden, ale zobaczymy, co się wydarzy w Łodzi. Czyli jakieś wnioski wyciągnięte przed tym rewanżem? Na pewno, że tak. Obejrzymy sobie mecz, zobaczymy, co grać. Gramy u siebie, na pewno to też jest jakaś dla nas dodatkowa motywacja, więc zobaczymy, jak to się wszystko rozwinie. Kamil Hanas, jeden z liderów leszczyńskiego zespołu, 10 punktów przewagi na koniec, no ale momentami groźne były te trójki UKS-u. Powiem szczerze, że drużyna taka bardzo aktywna, w ataku cały czas jest ruch, atakują jeden na jeden, troszeczkę ich też nie znaliśmy, no ale powinniśmy szybciej te wnioski wyciągnąć, moim zdaniem powinno to być tak szczerze 20 punktami już szybciej dla nas, a tak naprawdę to, ta przewaga taka była, ale to nie było takie łatwe zwycięstwo. Ale pierwszy krok został zrobiony. No tak, tak, tutaj się już się skończyło, teraz jedziemy do Łodzi to trzeba jechać i wygrać, no zresztą tutaj jesteśmy lepszym zespołem, musimy to pokazać na parkiecie, a jeżeli nie, to wracamy tutaj i trzeba będzie tutaj to skończyć. Tych trójek nie brakowało, ten początek meczu rzeczywiście pod znakiem trójek, bo twoje drużyny ŁKS-u tam bodajże w ciągu niespełna 2 minut aż 4 padły. O, nowoczesna koszykówka, jak to się mówi, dużo trójek, tak teraz gra wygląda, natomiast z tego co mówił nasz trener Jankowiak, to drużyna, która niekoniecznie rzuca za 3, a dzisiaj nasi otworzyli strasznie. Myślę, że to te tapczany rydzyńskie tutaj tak przyjmują. Tutaj wszyscy dobrze trafiają przeciwko nam. Okazuje się, że jest pewna propozycja, aby zaczerpnąć trochę twojego doświadczenia, abyś sprzedał trochę tej koszykarskiej wiedzy, bo szykuje się obóz. No tak, instruktor koszykówki, żeby trenerów nie obrażać, bo takiego papieru nie mam. Natomiast tak, jest organizowany obóz wspólnie z Polskim Koszem, z którym już od 2 lat współpracujemy. Jest też podcast Strefa Hanasa, który prowadzę już ponad pół roku. I na podstawie tego też i ludzi, z którymi współpracuję, robimy obóz, który się odbędzie w Ustce. I zapraszam serdecznie młodych chłopaków z Leszna. Tam wszystkie szczegóły są na polskikosz.pl. Natomiast będzie ciekawie, będzie trener Uwali, no trener, który w Polsce jest bardzo dobrze znany. Mistrzostwa Polski zdobywał w Eurolidze, był trenerem, także wiele, dużo rzeczy będzie się można nauczyć. Zresztą już słyszałem, że parę osób z Leszna młodych chłopaków pytało, także zapraszam tutaj młodzież i dzieciaki. Od kogo jeszcze można będzie się nauczyć? Będzie 2 takich doświadczonych... Co tu byli? Będzie tak Stanford Sany, którego tutaj w Lesznie kibice kojarzą. Będzie nam pomagał. Będzie Ola Sakowicz, która też pracuje tutaj w Rydzynie, a wcześniej chyba w Tęczy Leszno grała, o ile się nie mylę. I będzie Adrian Mroczek, Truskowski, no, który wiele lat na parkietach pierwszoligowych
występował i myślę, że to będzie bardzo ciekawe, takie praktyczne zajęcia plus doświadczenie trenera u Walina. Na pewno się dużo rzeczy się dowiedzą młodzi ludzie, takie praktyczne, które się przydadzą w meczu. My nie będziemy robić różnych sztuczek Mango Gdynia, natomiast fajny trening, na pewno wrócicie lepsi. Tak zachęcę wszystkich. Do jakiej grupy wiekowej ten obóz jest przeznaczony? Przyznam się szczerze, że nie chcę skłamać, ale to jest od 13 roku życia do 19 roku życia. Także proszę się zgłaszać, bo pewnie szybko się rozejdzie. Szczegóły gdzie? No, polskikosz.pl. Jędrzej Jankowiak, trener Rycerzy Rydzyna, zwycięskiego zespołu. Jędrzej, no troszeczkę tak w ciemno graliście, no bo ŁKS z innej grupy, niewiele można było o tym zespole powiedzieć, ale czy to, co wiedziałeś, sprawdziło się dzisiaj, czy czymś was zaskoczyli? Nie, no w zasadzie się sprawdziło. Wiedzieliśmy, że będą próbowali podejmować grę jeden na jeden i próbować atakować i to dobrze zatrzymaliśmy, natomiast wiedzieliśmy też, że nie jest to może super rzucający zespół za trzy. W sezonie nie trafiał tak dużo i z taką skutecznością się jak dzisiaj, aczkolwiek zawodnicy wysocy, czyli 17 i 21, wiedzieliśmy, że oni potrafią rzucać. No, jak widać, za dużo im zostawiliśmy miejsca, wykorzystali, no i chyba to był ich najlepszy mecz, jeżeli chodzi o wykonane rzuty za trzy w sezonie, no więc to można powiedzieć, że było jakieś tam zaskoczenie, bo tak naprawdę te rzuty trzypunktowe ich trzymały cały czas w grze. Czy w twoim zespole wszystko zagrało? Co jeszcze jest do poprawienia przed rewanżem? No ja przede wszystkim właśnie tutaj nie do końca jakby realizowaliśmy to założenie, że tych dwóch zawodników miało za dużo miejsca, żeby oddawać te rzuty, a później jak byliśmy spóźnieni, no to albo zdążyli oddać ten rzut, albo faulowaliśmy przy rzucie. Druga rzecz, chyba największy problem nie tyle taktycznie to, co się działo na boisku, ale chyba mentalnie. Za szybko odpuszczamy mecz, nie potrafimy dobić przeciwnika, bo tutaj jakby w pewnym momencie można było spokojnie się pokłócić o 30-punktową przewagę, a my zamiast to zrobić, pozwoliliśmy im zejść na 6 punktów i musieliśmy się męczyć do końca. Ale na rewanż do Łodzi za tydzień jedziecie z optymizmem. Tak, tak, no myślę, że już takiego sprzężenia nie będzie i chcemy zakończyć to w dwóch meczach, tak żeby mieć tydzień czasu na przygotowanie do następnego przeciwnika. Jacek Kaszuba, prezes Rycerzy Rydzyna, pierwszy mecz walki o tą pierwszą ligę już na tym międzywojewódzkim podwórku, można powiedzieć, przeskoczony jest zwycięstwo, no i gdzieś tam nadzieje odżyły na cały czas, zresztą były na awans do pierwszej ligi, co prawda do tego jeszcze daleko. My nie patrzymy pod kątem awansu, patrzymy o to, żeby wygrywać jak najwięcej meczy. Do tego jest długa droga. Cieszmy się, że możemy grać w koszykówkę, bo w pandemii to jest bardzo ciężko w tej chwili. Drużyna z Łodzi widać młoda, energiczna i tylko te 10 punktów. Będzie ciekawy mecz na wyjeździe. Zobaczymy, jak to się potoczy. Inne zespoły też, widzę, bardzo ciekawe mecze były, więc ta cała drabinka, jeszcze daleka droga do tak zwanego awansu, ale patrzymy po to, żeby jak wygrać kolejny mecz. Meczem, no ale gdzieś kibice na pewno pytają, czy ta pierwsza liga gdzieś jest na horyzoncie w planach, czy tu w Rydzynie? Patrzymy my bardziej z tego względu, że chcemy dla Rydzyny zdobyć medal, a czy będziemy grać w pierwszej lidze, to się później okaże w kwestii finansowej, ale na pewno chcemy po prostu walczyć do końca, zdobyć medal dla Rydzyny i to jest nasz cel. Dodam tylko, że zdjęcia z tego pojedynku znajdziecie Państwo na portalu regionu www.lk.pl. Nie tylko żużlowy, magazyn sportowy. Magazyn sportowy. Teraz piłka ręczna. Nie było niespodzianki w wyjazdowym meczu pierwszoligowych piłkarzy ręcznych Realu Astromalu Leszno w Gorzowie. Miejscowa Stal, wicelider tabeli, okazała się silniejsza i ostatecznie wygrała 28-18. W tym sezonie leszczynianie muszą skupić się na odbieraniu punktów drużyną z dołu tabeli, bo te z górnej strefy, jak choćby Stal, są trudne do pokonania. Zresztą w tym sobotnim meczu każdy inny wynik, jak zwycięstwo gospodarzy, byłby sensacją. Stal od samego początku jest na czele i bardzo szybko przejmuje inicjatywę, wygrywając pierwszą połowę 15-11. Na początku drugiej leszczyńskie konto wzbogaciło się za sprawą Huberta Szkudelskiego i Mateusza Nowaka o dwa trafienia i zrobiło się 15-13. Po tym leszczynianie stanęli i stracili pod rząd 6 bramek, nie zdobywając w tym czasie żadnej i w zasadzie przystanie 21-13 jest już po meczu, który ostatecznie kończy się wygraną gospodarzy 28-18. Bramki dla Realu Astromalu zdobyli 7 Mateusz Nowak, 5 Piotr Łuczak, 4 Hubert Szkudelski i po jednej Michał Maleszka i Michał Friske. 10-bramkowa wyraźna wygrana z Lesznem to bardzo dobry wynik. Trener gospodarzy Oskar Serpina. I o to nam też chodziło, bo za tydzień
jedziemy na kolejny bardzo ważny mecz z Obornikami Śląskimi i właśnie na tym nam zależało, żeby podbudować się przed tym trudnym wyjazdowym meczem. Także dzisiaj ocena drużyny 5+. Najskuteczniejszy w tym meczu zawodnik Realu Astromalu, Mateusz Nowak. Moim zdaniem zrobiliśmy sobie sami krzywdę, no bo tyle błędów i tyle kont z zespołu przeciwnego, gdzie oni są na pewno faworytem, no to jest nie do pomyślenia. Na czym pracować mamy na pewno, nie? W ogóle w tej lidze nie jesteśmy w żadnym meczu praktycznie faworytem, no ale no co, no trzeba pomóc młodym na treningach i miejmy nadzieję, że to zaprocentuje na następnych meczach. Posłuchajmy, co po meczu miał do powiedzenia trener gości z Leszna, Maciej Wirucki. Moment, w którym doszliśmy na dwie bramki i masa błędów po naszej stronie i to takich niewymuszonych, gdzieś podanie w stopy, podanie w aut i z tego Gorzów przy tak grającym dobrze zespole, no odjechał nam te 8-9 bramek i tak naprawdę w 45 minucie skończył się mecz. My wiedzieliśmy, że musimy grać zespołowo i nie robić błędów indywidualnych i gdzie na początku nam to troszkę wychodziło lepiej niż w tej drugiej części spotkania. No i mówię, ta liczba tych błędów popełnianych indywidualnie była za duża, żeby cokolwiek dzisiaj wygrać. W drugiej części, drugiej połowy wprowadziłem tych najmłodszych zawodników, niech oni się trzaskają, bo to jest dla nich czas cenny. Dla nas jako zespołu oczywiście oni muszą grać coraz więcej, bo mówię, ten sezon jest na to, żeby oni się poogrywali, a myślę, że owoce będziemy zbierać za 2-3 lata. Oddajmy też głos jednemu ze szczypiornistów Stali, Mateuszowi Stupińskiemu. To dzisiaj był bardzo ciężki mecz, to Leszno dzisiaj tutaj wiedzieliśmy, że przyjedzie i postawi ciężkie warunki, ponieważ oni szukają punktów wszędzie i wiedzieliśmy, że na pewno się nie położą, także no, ten mecz dzisiaj trzeba było wybiegać. Takie było założenie też na ten mecz, żeby przyjmować tutaj zawodników z Leszna bardzo mocno w obronie i wyprowadzać szybkie kontry. Wiadomo, że takie szybkie bramki z kontrataku podcinają skrzydła na pewno przeciwnikowi i odbierają ochotę do gry. No, na całe szczęście taki był plan i on wypalił. Zrealizowaliśmy go w 100% i odebraliśmy tą ochotę do gry przeciwnikowi. A szczypiorniści drugoligowej tęczy Folplastu Kościan potrafią podnieść ciśnienie swoim kibicom. W sobotnim wyjazdowym meczu w Komprachcicach byli faworytami, a mimo tego ten pojedynek okazał się wyjątkowo trudną przeprawą. Przypomnijmy, goście z Kościana są liderem drugiej ligi, natomiast gospodarze zajmują miejsce trzecie od końca i wydawało się, że to tęcza Folplast w tym spotkaniu będzie dyktowała warunki gry. Tak było do 10 minuty. Później mamy wymianę ciosów, remis goni remis, a ostatecznie pierwszą połowę minimalnie, bo 17-16 wygrywają gospodarze. W drugiej połowie ekipa z Komprachcic ma już nawet 3 bramki przewagi, ale po trafieniu Dawida Wesołka znów mamy remis, a po chwili ten sam zawodnik wyprowadził gości na prowadzenie. Na dosłownie niespełna 2 minuty przed końcem spotkania tęcza Folplast prowadzi 31-28, ale za moment zespoły dzieli już tylko jedno trafienie. Pewnie jednak rzut karny wykonuje Michał Przekwas i trochę można odetchnąć, a wszystko kończy się wygraną gości z Kościana 32-31. Bramki dla zwycięskiej ekipy zdobyli 8 Michał Przekwas, 7 Dawid Wesołek, 6 Artur Dymkowski, po 3 Jędrzej Kaniewski, Mateusz Napierała i Tomasz Piątek i po jednej Krzysztof Misiaczek i Wojciech Weiss. Dodam tylko, że mecz Olsztyniaka został przełożony, a zupełnie nie układa się sezon pierwszoligowym piłkarzom ręcznym Realu Astromalu Leszna. Na domiar złego poważnej kontuzji kolana doznał jeden z podstawowych zawodników tej drużyny, Kamil Napierkowski. O tym poinformował trener leszczyńskiego zespołu Maciej Wirucki. No nie układa się to wszystko tak, jakbyśmy sobie wyobrażali, no ale musimy sobie z tym radzić. Niestety Kamil Napierkowski w ostatnim meczu ze Śląskiem Wrocław zerwał więzadła krzyżowe w kolanie i czeka go niestety operacja. W tym sezonie już go nie zobaczymy na parkiecie. No na pewno nie. Myślę, że dopiero w styczniu, w przyszłym roku to jest taka, myślę, optymalna pora na powrót Kamila do uprawiania sportu. Przed nami kolejny trudny pojedynek, bo z drużyną z czuba tabeli Stalą Gorzów, no rozumiem, że jest się w osłabieniu, ale zrobi się wszystko, żeby pozostawić tam dobre wrażenie na parkiecie. Takie nastawienie na pewno musimy sobie postawić i takiego będę oczekiwał. Wiadomo, to jest mecz z trudnym przeciwnikiem i wynik może być różny, natomiast my musimy się skupiać na zespołach w naszym zasięgu i na tym się będziemy do końca sezonu zwracali uwagę, no ale myślę, że na pewno nie pojedziemy do Gorzowa i nie położymy się na parkiecie, żebyśmy po raz przejechali Przysłowiową. Nie tylko żużlowy. Magazyn sportowy. Magazyn sportowy. Teraz piłka nożna. Falstart zaliczyli w pierwszym meczu utrzymanie w trzeciej lidze piłkarze Jaroty Jarocin.
Podopieczni Piotra Garbarka przegrali na własnym stadionie z Gwardią Koszalin 0-3. W tym spotkaniu zawiódł bramkarz gospodarzy Sebastian Kmiecik, który przy pierwszych dwóch golach popełnił duże błędy. Najpierw podał piłkę rywalowi, który skierował ją z bliskiej odległości do siatki, a następnie nie zdołał złapać futbolówki dośrodkowanej przez rywala. Zabrakło też skuteczności, mówi Piotr Garbarek, trener Jaroty. No co dużo mówić po takim meczu, no. Bo trochę głupio przy wyniku powiedzieć 3-0, że zagraliśmy dobry mecz. Ale tak naprawdę, jak mam ocenić czysto piłkarsko to, co się wydarzyło na boisku, no to nie mam wielkich zastrzeżeń tak do zespołu. Brakowało tak naprawdę tylko gdzieś tej kropki nad i pod bramką przeciwnika, bo powinniśmy prowadzić 3-0, no i dostajemy bramkę na 1-0, potem na 2 bramki. Oczywiście te bramki nie powinny wpaść. No, kto oglądał mecz, chyba no, sam je widział. Myślę, że nie ma co teraz tutaj się pastwić nad naszym zawodnikiem, który no, te dwa babole popełnił, delikatnie mówiąc, no i to ułożył mecz. Potem nam ciężko było, gdzieś z przodu mówię, no brakowało tej bramki kontaktowej, by na pewno gdzieś to nas bardziej poderwało. No nic, brakowało, ty mówię, bramki z przodu, no i klopsy z tyłu i przegrywamy 3-0. A z trenerem Jaroty rozmawiał Kamil Bachosz. Piłkarze Jaroty spadli na 13 miejsce ligowej tabeli. W najbliższą sobotę zmierzą się na wyjeździe z Gryfem Wejherową. Teraz czwarta liga. Piłkarze Polonii Leszno zrobili to, co do nich należało. Pewnie pokonali najsłabszy w czwartej lidze GKS Dopiewo 5-1. Pozostali czwartoligowcy z regionu też zdobywali punkty. Obra Kościan musi się zadowolić jednym, ale cennym, bo wywalczonym na boisku w Wilczynie, a Krobianka ograła na wyjeździe Ostrowię 2-0. Mam też coś z futsalu. W futsalowej Ekstraklasie trwa przerwa przeznaczona na mecze reprezentacji. W Pradze Polska w walce o awans do Mistrzostw Europy zremisowała z Czechami 3-3. Warto przy tym wspomnieć, że w składzie naszej ekipy jest zawodnik grupy inwestycyjnej Ma Lepszy Futsal, Sebastian Wojciechowski. Rewanżowe spotkanie z Czechami zaplanowano w środę w Opolu i to dopiero da nam odpowiedź na pytanie, czy Polacy awansują do finału Mistrzostw Europy. O to samo z Hiszpanią walczy Szwajcaria, której bramkarzem jest zawodnik grupy inwestycyjnej Ma Lepszy Futsal Leszno, Noel Scherrier. Po tych reprezentacyjnych emocjach przyjdzie czas na rozgrywki polskiej futsalowej ekstraklasy. Leszczynianie na dziś zdobyli 41 punktów, a to daje 7 miejsce w tabeli, a po tej przerwie wybierają się na pojedynek do Lubawy z tamtejszym Konstraktem. To trudny przeciwnik, mający na swoim koncie 58 punktów, co przekłada się na wysokie 3. miejsce. Dodajmy, że w futsalowej polskiej ekstraklasie do sezonu przystąpiło 17 drużyn. Nie tylko żużlowy. Magazyn sportowy. Magazyn sportowy. Teraz coś z floretu. Sławomir Mocek, trener IKS-u Leszno, za nami Mistrzostwa Świata w tej klasie U17. Startowali tam leszczynianie. Jak oni wypadli? Jak byśmy podsumowali te mistrzostwa? Ja jestem bardzo zadowolony dwóch naszych zawodników, Krzysztof Pałczyk i Dawid Piosik. No, walczyli w debiucie na Mistrzostwach Świata. To tak naprawdę największa impreza do tej pory, w jakiej uczestniczyli. No, Szymon w swoim debiucie zrobił wyśmienity wynik. Był w finałowej ósemce, zajął ostatecznie 8 miejsce. To naprawdę super miejsce dla niego i spotkał się w fazie o medal już z Koreańczykiem, który został później wicemistrzem świata. Tym Koreańczykiem, którym miał okazję spotkać na Young Children Games, gdzie Leszno startowała w zawodach średniaczych w UFie, też walczyli z tym zawodnikiem i wtedy też walczyli z tymi Koreańczykami w drużynie, ale przegrał, był nieznacznie słabszy. Ósme miejsce to też ogromny sukces dla Szymona, ale też ogromne brawa i zaangażowanie dla Dawida Pieśnika, chociaż miejsce poza 32, gdzie stoczył bratobójczy pojedynek z kolegą z reprezentacji, no któryś z Polaków musiał zajść troszeczkę dalej, przegrał z Igorem Woźniakiem, no i musiał się zadowolić miejscem poza 32. Myślę, że to dobre przetarcie, które mieli chłopacy na Mistrzostwach Świata, a pewnie zaprocentuję już za chwileczkę, bo będą mieli kolejne turnieje, czy też Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży. To ogromny sukces dla nich, bo z trzech reprezentantów kraju, dwóch z Leszna, to ogromne wyróżnienie dla nich. Widać, że ciężka praca przyniosła sukces. W przyszłym roku przechodzą do kategorii dla 20 i nie stoją na straconej pozycji, żeby do tej szerokiej reprezentacji na kolejnej mistrzowskiej imprezy się zakwalifikować. Wiadomo, że dopadła nas epidemia koronawirusa. Ilu zawodników wystartowało ostatecznie w Kairze? W Kairze w kategorii kadeta startowało 78 zawodników. Z całego świata każdy kraj może wystawić tylko 3 zawodników, więc nacji było sporo. Bardzo wysoki poziom, bo przyjechały wszystkie liczące się zespoły, czyli Amerykanie, Rosjanie,
brakowało tylko Włochów, Francuzi. To są nacje, które niestety dominują w szermierstwie na świecie. No i Polacy, którzy raz po raz z ogromnymi sukcesami wskakują do tej liczącej się czołówki. Jak wyglądał reżim sanitarny tych zawodów? Czy czymś się różnił od tego, co w Polsce? No i przede wszystkim, jak wyglądała trasa do lotu do Kairu? Oczywiście reżim sanitarny tutaj był bardzo przestrzegany po przylocie. Od razu testy na koronawirusa. Oczywiście z Polski też musieliśmy mieć te testy. Wylatując, przylatując do Kairu również test robiony po 12 godzinach kwarantanny. Po wyniku oczywiście ujemnym można było wyjść w cudzysłowie z pokoju, chociaż z hotelu nigdzie więcej nie można było się wydostać, bo byliśmy transportowani swoim busem do hali zawodów. Na hali zawodów też poza halę nie można było naprawdę nigdzie wyjść i tylko się naprawdę przebywało między halą a hotelem. Posiłki były w wyznaczonych godzinach. Nie można było, jeżeli zawodnicy odpadli w grupach czy też po turnieju, to automatycznie nie mogli przebywać na hali, tylko trenerzy mogli przebywać. Automatycznie zostali eksportowani do hotelu, żeby nie było sztucznego tłumu, żeby zbyt duża ilość osób nie przebywała w jednym miejscu. Oczywiście te dystanse były zachowywane i tego rzeczywiście Egipcjanie przestrzegali. No praktycznie co 50 metrów kontrola akredytacji, skąd jesteś, tak i tak dalej. Także bardzo rygorystycznie, czego taki mistrzostw świata jeszcze nie mieliśmy, no ale wiadomo, taki mamy tutaj taką sytuację i do tego się musimy dostosować. A przelot skąd dokąd? Jak to wyglądało? No leciliśmy z Warszawy do Frankfurtu i z Frankfurtu do Kairu bezpośrednio. Można powiedzieć, że ten debiut udany i czekamy na kolejne powołania tych zawodników i kolejnych z IKS-u do reprezentacji Polski. Oczywiście. Nie wiemy, czy też Mistrzostwa Europy się odbędą w tej kategorii wiekowej. Jeżeli nie, to jest proponowany zamiennik, coś takiego jak Mistrzostwa Europy. Organizacją ma być Polska lub też Słowacja. Wtedy będzie startował również po trzech zawodników. Zobaczymy, jak to wypadnie, bo widzimy, że te obostrzenia w Polsce są coraz większe. Zamierzeniem organizacji tego turnieju ala Mistrzostw Europy miałoby to być Karpatia taki, pod taką nazwą, Karpatia Challenge i miało być to w maju, ale nie wiem, czy to nie będzie przesunięte nawet na lipiec. Ale jesteśmy dobrej myśli, że w końcu te zawody najważniejsze dla tych zawodników, bo praktycznie od roku tak poważnej imprezy nie mieliśmy. Były to Puchary Polski, czy też Mistrzostwa Polski, ale w towarzystwie międzynarodowym to praktycznie od początku pandemii spotkaliśmy się pierwszy raz. I tyle w dzisiejszym magazynie sportowym. Przypominam, że w najbliższy piątek o 18:00 Foguła Unia Leszno podejmuje na stadionie Smoczyka Toruński Anioły. Oczywiście wszelkie informacje na bieżąco również na antenie Radia Elka. Dziś to tyle. Dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia za tydzień o zwykłej porze. Nie tylko żużlowy. Magazyn sportowy. Magazyn sportowy. Poniedziałek, 18:15, Radio Elka. Zapraszam, Michał Konieczny. Sport żużlowy na antenie Radia Elka wspiera Apart Hotel, apartamenty Leszno przy ulicy Niepodległości 5. www.apartamentyleszno.com. Wyłącznym sponsorem magazynu sportowego jest autoryzowany dealer Peugeot firma B&B. W B&B czeka pełna gama samochodów Peugeot osobowych i dostawczych. Oryginalne części i profesjonalny serwis. Najwyższej jakości usługi blacharskie i lakiernicze dla wszystkich marek. B&B. Zapraszamy do salonu i serwisu w Lesznie przy ulicy Poznańskiej 27 oraz do serwisu w Gostyniu, ulica Poznańska 33. Reklama.